Biuro matrymonialne. Ciepłam. 372. Domator usposobiony rzeczowo i realistycznie do świata. Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Numer 371. Uwielbia pęd w przestrzeni, ranne bieganie po mokrej trawie. Jakie więc ma mieć zainteresowania ten kandydat? Czuje pan? Aha. Seks. Jezus! Kobieta mnie bije! Lubi dobrą kuchnię. Jogi babu, brawo Jasiu. I telewizję. Oni by teraz tylko w telewizor patrzyli. Witam Państwa, zapraszam na seans z przymrużeniem kamery. Jak zawsze jestem w towarzystwie redaktora Zygmunta Kałużyńskiego. Komedia, w której wszystko jest na niby. Co ich wysłał? Sami się wysłali, młodo się czują. Kładzie myszka do laseczka. To ma być dowcip? Komedia, która mówi całą prawdę o najlepszym z możliwych ustrojów. Do you speak English? Może panowie pójdą na plażę? Może się mamy i kąpać w garniturach? Mam zupełnie inną koncepcję. Wojna? Niebieskie jak morze czarne. Tylko w telewizji Kino Polska. W nowoczesnym filmie nie powinno zabraknąć sceny erotycznej. Niebieskie jak morze czarne w reżyserii Jerzego Ziarnika. Film z roku 1973. Czyli właściwie pamiętamy jeszcze dobrze te czasy, kiedy to na wycieczki zagraniczne jeździli Polacy nad Morze Czarne głównie. Tu mamy wyjątkową wycieczkę, bo wyjeżdżają sami dyrektorzy. Jesteśmy wycieczką młodzieżową, prawda, chłopcy? To jest główny przedmiot satyry. Dlaczegoż to starsi panowie podszywają się pod młodzież? Dlatego, że to jest film, który można zaliczyć do tak zwanego. To jest moja własna definicja. Nie twierdzę, że była naukowa. Tematu dyrektorskiego w kulturze polskiej. A był nawet taki serial kiedyś, Dyrektorzy. Więc był, dyrektor to była rzeczywiście instytucja w kulturze PRL-u. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka wyglądała tak, że się składała z milionowej obfitości przedsiębiorstw, do którego skierowany był dyrektor, żeby je prowadzić. A ty wiesz, że jak się raz zostanie szefem, to prawie na zawsze? Przecież ciągle ich zmieniają. Przerzucają na inny odpowiedzialny odcinek. Czyli dyrektorów było dużo. Mało dużo. Oni stanowili ośrodek pewnego rodzaju życia towarzyskiego na tym obszarze, gdzie właśnie się pracowało. Jaki pańskim zdaniem powinien być szef? Uczciwy, sprawiedliwy. Wymagający, ale pamiętający o pracowniku. Inteligentny chyba, najważniejsze. Szef powinien być taki jak mój, bardzo dobry. Trudno szefie coś mówić, szef jednak był szefem, jest i będzie. A jednocześnie był to swój i nie swój. Był cały rodzaj takiego życia towarzyskiego wokół dyrektorów. Były dowcipy o dyrektorach. Na przykład, panie Tomaszu, co to jest? Leży pod gruszką i kiwa nóżką sekretarka dyrektora gruszki. Dziękuję. Takich dowcipów były dziesiątki i one mniej więcej oddają tę atmosferę. Pracuję na dość odpowiedzialnym stanowisku i mam wielu młodych, nawet bardzo młodych, podwładnych i podwładne. Współpraca układa się znakomicie. Urządzało się imieniny. A tak, imieniny dyrektora to wielkie święto w każdej firmie. Ale tak. Mało śpiewało się. Ja sam nawet uczestniczyłem w takim chórze śpiewaczym na imieniny dyrektora. I co pan śpiewał? Mógłbym spróbować zaśpiewać, jeśli pan i słuchacze pozwolą. Ale to bardzo proszę, panie Zygmuncie. Udajemy, że są imieniny dyrektora. Bardzo proszę o występ. A nie będzie się pan śmiał? Będę. Gdy imienin przyszła pora, kochanego dyrektora, przychodzimy śpiewać z połem, czołem, dyrektorze, czołem. Buralo, 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 dziękuję. No, że
rzeczywiście to jest, bardzo pan się znalazł blisko estetyki filmu, na który państwa dzisiaj zapraszamy, Niebieskie jak morze czarne. Historia takich właśnie dyrektorów, przyzwyczajonych do takich imienin i do takiego życia, ale w sytuacji dla siebie nietypowej. Mianowicie oni wszyscy, podszywając się pod młodzież, wyjechali na obóz młodzieżowy nad Morze Czarne. Można zapytać, dlaczego się podszywają? Ano z bardzo prostej przyczyny, po prostu taki obóz jest dużo tańszy, więc schytrzyli się po prostu, postanowili za małe pieniądze, udając młodzież, pojechać na taki obóz i spędzić sobie tanio wakacje. Oczywiście wygląda to groteskowo, oczywiście cudzoziemcy się dziwią, no ale oczywiście nasi dyrektorzy, a są w tej roli, proszę państwa, następujący komediowi aktorzy. Wacław Kowalski, Zdzisław Maklakiewicz, Józef Nowak, Andrzej Szczepkowski. Poważne siły polskiego aktorstwa. Z tych aktorów, których pan wymienił, dwóch jest dyrektorami. To jest Kowalski i Maklakiewicz. Ale dwóch pozostałych to są kierownicy. To już jest coś innego, to jest szczebel niżej. To już inna piosenka im się należy. No i to widzimy w filmie. Mimo że oni starają się baraszkować, to się ciągle pamięta, że to jest kolega kierownik, a to jest kolega dyrektor. Wyżej, wyżej, wyżej. Słusznie i w prawo. Nie? I pchną! Niżej! Bardziej w lewo! Nie, niżej! Wyżej, wyżej, wyżej! 90 stopni. Chciałbym wyjaśnić, że obserwują państwo sytuację nietypową. Średnia krajowa, przypadająca na jednego pracownika, personelu kierowniczego, jest znacznie niższa. Natomiast typowa jest zdolność kierowania w każdej sytuacji, niezależnie od miejsca, czasu i własnych umiejętności. Ten film bezwiednie, a może biednie, pokazuje pewną prawdę o spędzaniu wakacji przez nas. Że nie umiemy oderwać się od swojego życia na wakacjach. Kogo na przewodniczącego? Pana oczywiście. Nie, 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 ja tylko zagaję i zrobię wprowadzenie. Proponuję pana. Mogą być propozycje z sali. Ja pana wysunę w zagajeniu. A, tak. A kto zgłosi wniosek? Może pan? No, ale mamy w tym filmie jeszcze coś niezwykłego i nietypowego dla filmów. Mianowicie film raz po raz jest przerywany po to, żeby pokazać nam fragmenty z występu warszawskiego kabaretu Dudek. To już dzisiaj jest wartość archiwalna, proszę państwa, dokumentalna. No, mamy po prostu nagrany, zapisany występ Dudka, nieistniejącego, ale przecież sławnego kabaretu. I możemy najlepsze numery, najlepsze piosenki z tego kabaretu obejrzeć. Choć trochę to jest na zasadzie Deus Ex Machina w tym filmie. Dyrektorem teatru Dudek był Edward Dziewoński, którego nazywali dyrektor Dudek. Czyli łączy się to z tą ogólną definicją dyrektorów. Jak najbardziej. To jest ta właśnie kultura, już należąca dzisiaj do przeszłości, takiego życia społeczno-towarzysko-biurokratycznego, trochę oficjalnego, trochę prywatnego. Dudek właśnie był taki i dowcipy o dyrektorach to była połowa repertuaru wtedy. Tutaj widzimy młodego Gowasa, młodego Kobuszewskiego, którzy zaczynają karierę, ale nie bez powodu tutaj w tym właśnie filmie, który jest komedią o dyrektorach, znalazł się kabaret dyrektora Edwarda Dziewońskiego, Dudek. No i mamy słynny przebój dyrektorów idących w Polskę. W Polskę idziemy, drodzy panowie. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polsykę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. No, chyba już zachęciliśmy państwa wystarczająco, żeby rozpocząć seans z przymrużeniem kamery, w którym, przypomnę, dzisiaj przedstawiamy film z roku 73 w reżyserii Jerzego Ziarnika, Niebieskie jak morze czarne.